Witajcie, kochani. Miałam nie nagrywać tego filmu. Jego temat to plan wyjścia albo rady. Plan wyjścia ze współuzależnienia. Bo zasadniczo nie lubię radzić. Nie lubiłam bardzo słuchać rad. Ale niektóre osoby, z którymi rozmawiam, pytają mnie właśnie o to, tak konkretnie. I właściwie jedyne, co mogę zrobić, to zapisałam coś, co sama słyszałam. I nie wiem, może to pomoże komuś. To są takie konkrety. Rady. No właśnie. Te rady. Ja też mówię, gdy już ktoś mnie bezpośrednio pyta o takie rzeczy, o konkrety, jak wyjść. Po pierwsze, zająć się sobą, nie tym alkoholikiem uzależnionym, zająć się sobą, to jest punkt podstawowy. Rozpoznać swoje potrzeby, zaspokoić je. Rozpoznać swoje choroby, często to jest właściwie pierwsze. Potrzeby są trudne do rozpoznania. Choroby się widzi, diagnozuje. Zająć się leczeniem, zająć się sobą. Drugie. Finanse, uniezależnić się finansowo, czyli kasa. To jest często ten powód, dla którego kobiety nie robią nic ze sobą. Plan jaki znaleźć, finanse, spojrzeć na to jasno też tak konkretnie, bo to jakby w szczegółach nie będę tu mówić. Trzecia rada. Usamodzielnij się. Tak mi mówiono, tak? To są różne aspekty. Dom, czy masz gdzie mieszkać, czy chcesz z nim mieszkać, czy gdzie indziej. Dom. Tak. Samochód. Czy potrzebujesz samochodu? Jak się będziesz poruszać? Czy to jest tak, że ciągle nie masz tego samochodu, bo on go ma? Albo masz swój, ale on go zabiera? I praca. Tak. To jest ten kolejny element samodzielności. Czy masz tę pracę? Czy masz koncepcję na pracę dla siebie? A może ją masz? I trzeba przemyśleć, jak to zrobić, żeby pracować mniej może? No, praca. Ja to mówię tak ogólnie, i współuzależnienie, i osoby zależne. Czwarte. Uniezależnij się od niego, jeżeli w aspekcie dzieci. Tak. To jest prosta sprawa, po prostu znać opiekę dla tych dzieci, tak, żeby nie liczyć na niego i nie być ciągle w takiej huśtawce emocjonalnej. Zajmie się, nie zajmie się. Piąte. Zajmij się dziećmi. Tak jak pierwszy był, zajmij się sobą, tak zajmij się dziećmi. Tak skieruj uwagę z niego, przenieś na siebie i na dzieci. Bo one cię potrzebują. Tak słyszałam ciągle. Wtedy miałam jedno dziecko. Szóste. Znajdź sobie terapię. O terapiach powiem oddzielnie. Nie za bardzo jest dużo informacji o tym, co to właściwie jest ta konkretna klasyczna terapia, jakie są inne opcje. Jakąś terapię. Grupa wsparcia. Indywidualna, grupowa, wszystko jedno. Coś dla siebie. Siódma rada. Znajdź sobie psychologa. To właściwie się łączy, tak? Bo dobrze jest mieć indywidualny kontakt. To nie musi być grupowa terapia. Kogoś, kto wysłucha, właściwie głównie chodzi o wysłuchanie i pewien plan działania, obserwacji siebie. Ósme. Znajdź sobie coś, co pozwoli ci, co ułatwi ci to zajęcie się sobą, czyli przekierowanie uwagi z niego na siebie wtedy, kiedy jest ciężko. Coś, co nie do końca będzie może pracą, tylko
poza pracą, tak? Poza, wtedy, kiedy nie zajmujesz się pracą, nie zajmujesz się sobą, nie zajmujesz się dziećmi, to właściwie jest zajęcie się sobą, ale już więcej trochę niż potrzeby. Hobby, odkryj siebie, pogrzeb w dzieciństwie, tak? Co chciałaś robić, swoje marzenia, swoje cele, swoje talenty. Coś, co zawsze chciałaś robić, a nigdy tego nie zrobiłaś. Tak, to pozwoli też inaczej myśleć, wyjść poza tą klatkę właśnie. Wyjść spoza schemat. I dziewiąte, rada, dużo czytaj. Czytaj, 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 wiedza, wiedza, wiedza. Wiedza to podstawa w każdym aspekcie, w tym również. Wiedza, czytaj, rozmawiaj, oglądaj, chodź na wykłady. Terapia to oferuje całkiem za darmo, ale tego jest teraz mnóstwo w internecie, opcji miliony. Znać kobiety o tym samym, z tym samym problemem, tak? Jeżeli nie jesteś na terapii gdzieś indziej, ale nie zrzędzenie, tak? I ględzenie, to nie o to chodzi. I dziesiąte, tutaj dziewiąte, dziesiąte, tak? Czytaj, wiedza, wiedza, jakby wiedza z książek, z wykładów, ale i właśnie od ludzi, dziesiąte. I jedenaste, taka esencja. Jak obrałaś ten kierunek wychodzenia, to idź w nim. Nie, co, okej, zdarza się, że się człowiek cofa, ja też się wprowadzałam, ale niech ten kurs jednak będzie, tak? Okej, nawet trzy kroki w przód, krok w tył, czy dwa kroki w tył, ale niech to będzie jednak dążenie, dążenie w kierunku wyjścia i nie zmienianie kierunku. I ten proces poznawania siebie niech trwa i zajmowania się sobą. I to mówiła moja psycholog zawsze. Trzymaj się krzesła, nie angażuj się w jego życie. Odklej się od niego. To niektórzy nazywają twarda miłość, to w takich klasycznych, starych filmach. Właśnie. Typu uprzejme zainteresowanie, nadal miłość, bo ten związek może tak naprawdę przetrwać. Dzięki Tobie, dzięki nam, którzy zaczynamy się zmieniać. Ale właśnie bez nocy odpowiedzialności, bez interwencji. Miłość takich osudzonych trochę emocji. Tak jak to normalnie w życiu jest w normalnych związkach. Taki plan wyjścia. Ja usłyszałam kiedyś, taki Wam przekazuję i to działa.